Więc przede wszystkim podpisaliśmy kontrakt na 7 sezonów, od tego najbliższego, który startuje już za chwilę, do sezonu 29-30 włącznie. W tym czasie takie minimum żeśmy sobie określili, że pokażemy na pewno 2 mecze męskie z Superligi z kolejki i 1 mecz kobiecy, ale oczywiście tak jak pan Marian Kmita powiedział na konferencji, mamy zamiary, żeby zwiększać liczbę tych spotkań. Będziemy się starali pokazać jak najwięcej meczów z playoffu docelowo, żeby z męskiej ligi były to wszystkie. Mamy stałe sloty wybrane wśród tej całej panoramy sportów i rozgrywek ligowych w różnych też innych dyscyplinach, jakie Polsat pokazuje. Dla Superligi Męskiej to jest godzina 15 w niedzielę, godzina 18 w poniedziałek i w przypadku meczów rozgrywanych w środku tygodnia to w środę mamy godzinę 18 i ewentualnie 20, a dla Superligi Kobiet wtorek godzina 18. To tak na początek, jeśli chodzi o nasze plany, a tak jak na konferencji powiedziałem, że wczoraj z tobą staraliśmy się doliczyć, ile meczów Polsat może pokazać w czasie obowiązywania tego 7-letniego kontraktu. Oczywiście to jest bardzo trudne do wyliczenia, bo nigdy nie wiem, ile będzie playoffów, ale na pewno będzie to przynajmniej gdzieś około 500 spotkań. Tak, to rzeczywiście fantastyczne wspomnienia, zarówno z rozgrywkami reprezentacyjnymi, no bo ty też doskonale pamiętasz, bo komentowałeś te wspaniałe Mistrzostwa Świata w 2007 roku, kiedy drużyna Bogdana Wenty tak nas zaskoczyła in plus i zdobyła srebrny medal, i też no, pamiętasz pokazywanie Ligi Mistrzów, te słynne Final Four w Kolonii, gdzie drużyna kielecka pod różnymi nazwami zdobywała medale, a także ten złoty, zaczynając od awansu, od brązowego. I to był rzeczywiście wielka, wielka radość. My chwileczkę jeszcze musimy poczekać, ale tak jak dzisiaj ogłosiliśmy, od sezonu 26-27 przez przynajmniej 4 sezony, bo taki mamy w tej chwili podpisany kontrakt z firmą Infront i EHF-em, będziemy pokazywać Ligę Mistrzów. A jeśli chodzi o rozgrywki reprezentacyjne, to pokażemy na pewno edycje i męskie, i kobiece Mistrzostw Europy w roku 2028 i w roku 2030. Tak jak w przypadku rozgrywek reprezentacyjnych to są Mistrzostwa Europy kobiet i mężczyzn, tak samo w przypadku Ligi Mistrzów to jest Liga Mistrzyń i Liga Mistrzów.